Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Okno na Brukselę. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi będzie Pan Poseł Jarosław Kalinowski, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Pan Poseł Czesław Siekierski, członek Komisji Rolnictwa oraz Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Oraz Pan Poseł Andrzej Grzyb, członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat kształtującej się obecnie wspólnej polityki rolnej. Jaki ona będzie miała wpływ i konsekwencje na polskie rolnictwo. Będziemy rozmawiać o nowych ramach finansowych i o dosyć kontrowersyjnie kształtującym się budżecie na lata 2014-2020. Będziemy rozmawiali również o biogospodarce oraz o biopaliwach. Zaczęlibyśmy od wieloletnich ram finansowych, a więc od budżetu na lata 2014-2020, dlatego że z tego budżetu właśnie wynika to, co się będzie działo w polityce spójności, we wspólnej polityce rolnej, w polityce zagranicznej, w energetyce przemysłowej, bo no, tam są źródła finansowania. I stąd myślę, że to jest wyjątkowo ważne. Poza tym to wszystko się dzieje w takim dosyć intensywnym okresie przemian czy kształtowania się przyszłości Unii Europejskiej. Dlatego, że no, kryzys, który dotknął Europę... A jeżeli Parlament Europejski ma zbieżne stanowisko z Komisją, jeżeli chodzi o nowy budżet, czy raczej są dosyć spore dysproporcje i dosyć spore kontrowersje w tym temacie? No, dałby Bóg, żeby tak było, bo my mamy rzeczywiście bardzo podobne odniesienie i zbieżne poglądy, jeśli chodzi o Parlament i Komisję. Komisja zaproponowała nową perspektywę finansową na przełomie czerwca-lipca zeszłego roku. To była propozycja bardzo taka rozsądna, realistyczna. Nie były to nie jest to zbyt wysoki budżet. W tym budżecie już nawet nakłady są na poziomie nominalnym poprzedniego okresu planowania. W samym rolnictwie nakłady są o 12% w ujęciu realnym mniejsze. Ale pomimo, że my byśmy się na ten budżet godzili, przyjęliśmy go z pewnym zadowoleniem. Natomiast jest problem w tym, że propozycje państw członkowskich, propozycje prezydencji, propozycje przewodniczącego Rady Europejskiej idą w kierunku istotnych cięć, wręcz nawet już powstał klub skąpców, ci co chcą ciąć nakłady na wielkość budżetu. W tym klubie skąpców jest Wielka Brytania, jest no także tam jest Szwecja, Finlandia, Holandia, Austria, ci co płacą więcej, są płatnikami netto. No i też tam dołączają do nich Niemcy, ale Niemcy tu grają bardzo elastycznie, bo może ich zachowanie trochę wynika z tego, że mają w przyszłym roku wybory. A to no nie wiem, czy panowie podobnie sądzicie, podzielacie moją opinię, czy nie? Ja myślę tak, że każdy budżet to jest taka gra rzeczywistych intencji, ale też, ja to zawsze nazywam, to jest gra pozorów, to takie trochę jak Indianie puszczali dymy, żeby oznajmić, jaki mają pogląd w określonej sprawie, czy wywołują wojnę, czy nie, to tutaj te liczne sygnały ze strony przywódców poszczególnych krajów członkowskich, bo to na poziomie krajów członkowskich jest główny problem. Premier Cameron mówi przede wszystkim o obcięciu około 200 miliardów euro siedmioletnią perspektywę finansową. No czasami 150, czasami 200, czasami jeszcze chce więcej. Ale z reguły 200, tak? No dobrze, z reguły 200. Chodzi o Polskę, ale dlaczego dostaniemy tak mniej, czy dostaniemy ale więcej? Ale dlaczego mówi Cameron, że 200? Dlatego, że wzrósł sceptycyzm w Wielkiej Brytanii. 57% jest gotowych głosować za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oni są w tej chwili zakładnikami pewnego procesu, który się tam dzieje wewnątrz. Tam ma być referendum i dlatego on musi najpierw pozyskać w jakiś sposób również poparcie tych swoich społeczeństw. A z drugiej strony, oczywiście jak chcą wyjść, no to pytanie, czy chcą wyjść również z jednolitego rynku. Pani pośle, a Polska? Czy Polska skorzysta na tym nowym budżecie, czy raczej niekoniecznie? No jeżeli to będzie wersja, o której mówi pan poseł Siekierski, czyli około 1080 miliardów euro, to będzie wersja, w której Polska zyskuje i zyskuje dużo więcej w tych głównych obszarach. To jest polityka spójności i polityka rolna. Wielokrotnie te kwoty zostały przedstawione w polskiej opinii publicznej.
Natomiast jeżeli to będzie propozycja już Hermana Van Rompuya, czyli 75%, 75 miliardów zmniejszenia budżetu, to już Polska w tej propozycji traci, bo to dotyka drugiego filara wspólnotowej polityki rolnej i pierwszego filara. Nie dotyka polityki spójności, ogranicza wydatki również na administrację i tutaj też warto powiedzieć, że wszyscy oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, że administracja będzie mniej pochłaniała pieniędzy, bo ona około 5% bierze. No nie wszyscy, bo członkowie administracji. Ale ja mówię o państwach członkowskich. Tak, tylko okazuje się, że struktura tych cięć w administracji dotknie przede wszystkim niższych szczebli, na których są zatrudnieni przedstawiciele nowych państw członkowskich, którzy tam stanowią istotną liczbę. Więc nawet w tej sprawie, a bez tych ludzi niestety nie uda się tutaj przebijać z tymi wszystkimi ważnymi elementami polityk europejskich. Ja myślę, że również tam są pewne ograniczenia, które dotyczą na przykład pewnych projektów z zakresu Europe Connect, czyli tych wielkich projektów infrastrukturalnych. No ale to nie jest koniec. Ja myślę, że ta redukcja będzie proponowana na najbliższym szczycie, nie, ale w miesiącu lutym ona będzie większa. Ona niektórzy przewidują, że ona może sięgać od gdzieś w granicach 75 do nawet 140 miliardów euro. I to już jest poważne zagrożenie dla naszych interesów. No właśnie, a myślicie panowie, że kiedy ten budżet będzie... Znaczy niestety na tą dyskusję na temat budżetu nakłada się dyskusja, czy w ogóle rozważania, co dalej z Unią Europejską, jaki ona kształt przyjmie. I nie chodzi mi w tym momencie o zarządzanie gospodarcze czy nadzór bankowy. Poseł Grzyb wspominał o tym, jakie dalsze losy Wielkiej Brytanii. Tam naprawdę coraz więcej osób uważa, że więzi Wielkiej Brytanii z Unią powinny być poluzowane, czy wręcz mieliby ochotę wyjść z Unii Europejskiej. I stąd chyba zachowanie Niemiec, które chce iść w kierunku żądań brytyjskich, żeby utrzymać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej. Ale dla nas to jest tak czy inaczej sygnał niedobry, bo te propozycje komisji, o których mówił poseł Siekierski, dla Polski były naprawdę dobre. Dzisiaj te cięcia dotyczą w dużej mierze Polski. Polska była największym beneficjentem. Dotyczy tak, to i polityki spójności, ale i również w rolnictwie. Oczywiście my o dopłatach przede wszystkim mówimy w rolnictwie, ale jest drugi filar, czyli te środki na rozwój obszarów wiejskich. Polska była, czyli jest w tej chwili, w tej projekcji budżetu, w tym budżecie, największym biorcą tych środków. 15% wszystkich środków z drugiego filara trafiało do Polski. I teraz, jeżeli im większe cięcia, to co oczekuje Cameron, no to siłą rzeczy, jeżeli polityka rolna i spójność razem stanowiły prawie 90 czy 90% całego budżetu, no to im większe oszczędności, to siłą rzeczy to dotyczy nas. Była też taka strategia polskiego rządu, premiera Tuska, że no my walczymy o spójność jako Polska, szukamy przyjaciół spójności, żeby te kwoty, no ponad 70 miliardów, to duże kwoty, walczymy i pilnujemy spójności. Natomiast o rolnictwo mieli zadbać Francuzi. No tylko tu błąd, myśmy wskazywali premierowi Tuskowi, że co innego myślą Francuzi, mówiąc o rolnictwie, a my co innego, bo rolnictwo francuskie czy koperta na rolnictwo francuskie to są dopłaty. 92% tych środków to są dopłaty, a w Polsce mieliśmy pół na pół. Połowa dopłaty, połowa rozwój obszarów wiejskich. Nasi rolnicy, ci intensywni, ci, którzy uczestniczą w rynku, korzystali i z dopłat, i z tego drugiego filara. Łącznie razem to dawało im wsparcie nawet większe niż mają Niemcy i Francuzi, a teraz wszystko wskazuje na to, że około 3 miliardów nawet możemy stracić z tej koperty związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Więc jeszcze szczyt niezakończony, jeszcze myślę zmiana trochę działań i premiera naszego rządu, żeby nie pozwolić na tak duże straty w drugim filarze wspólnej polityki rolnej. A kiedy myśli pan, że będzie zatwierdzony budżet? Bo dopóki nie będzie zatwierdzony budżet, nie będziemy też nie wiedzieli, ile pieniędzy. Miejmy nadzieję, że to się stanie w styczniu, bo ja się zgadzam z poglądami, że im dłużej, to tym gorzej będzie ten kompromis osiągnąć. Natomiast my mówiliśmy w tej chwili o pewnych niebezpieczeństwach dla Polski, ale trzeba pokazać też drugą stronę. Wszystko wskazuje, pomimo tych niebezpieczeństw, na to, a może nie tylko wskazuje, tak na pewno będzie. Polska nadal będzie największym beneficjentem netto z Unii Europejskiej. Warto tutaj powiedzieć o liczbach. My rocznie płacimy około 3,5 miliarda euro składki. 7 razy 3, 21, no już na okrągło powiedzmy, że to jest 25 miliardów przez 7 lat zapłacimy. A po drugiej stronie do naszej dyspozycji będzie więcej
trochę więcej niż 100 miliardów euro. Czyli widać, że to nadal będzie budżet dający Polsce możliwości rozwoju, czy przynajmniej znacząca część naszego rozwoju będzie się opierała na środkach z budżetu Unii. Ja myślę, że warto jeszcze podkreślić jedną rzecz. Że my żeśmy tak rozdzielili bardzo mocno politykę rolną od polityki spójności, nie zauważając podstawowej rzeczy, która była u początku polskiego wejścia do Unii Europejskiej, że ten tak zwany drugi filar polityki rolnej, czyli rozwój, obszarów wiejskich, rozwój tak? obszarów wiejskich, to de facto to była polityka spójności dla obszarów wiejskich. I jeżeli okaże się, że rzeczywiście tu dokonana zostanie istotna redukcja, to my już to od dawna mówimy, tutaj poseł Czesław Siekierski jest autorem tego poglądu, że wtedy trzeba w sposób istotny wzmocnić rozwój obszarów wiejskich z polityki spójności, która była kierowana na wiele innych celów infrastrukturalnych w Polsce. Ale to ma być wpisane, prawda? To ma być jakoś rozwiązane na poziomie... Krajowe. To będą krajowe. I my tu już adresujemy, zresztą nawet na ostatnim kongresie przyjęliśmy taką uchwałę, która apeluje do rządu, aby w momencie budowania już tych narodowych planów wdrożeniowych tej nowej siedmioletniej perspektywy finansowej, żeby uwzględnić ten absolutnie ten moment, że no polityka rozwoju obszarów wiejskich musi być wzmocniona przez pieniądze z Funduszu Spójności. To, o co mówi właśnie poseł Grzyb, to służy zrównoważonemu rozwoju kraju, żeby była pewna równowaga między rozwojem obszarów wiejskich i miast. My wiemy, że w miastach też są całe rejony, dzielnice osób wykluczonych, ale na wsiach, w obszarach wiejskich obserwujemy jeszcze bardziej niekorzystne zjawisko wyludniania się. Jeśli z danych obszarów wyjdzie życie, ludzie stamtąd wyjadą, nie będzie tam gospodarki, życia, to wtedy przywrócenie tego życia tam bardzo dużo kosztuje. Ale o jakich projektach mówimy? Nie wiem, edukacyjnych? To może być wszystkie projekty. Infrastruktura techniczna i społeczna. Infrastruktura również. I techniczna, i społeczna, i przedsiębiorczość. Bo nie ma przedsiębiorczości bez edukacji. Nie ma przedsiębiorczości bez infrastruktury. Nie ma poziomu życia bez infrastruktury społecznej. Ale jeszcze jedno, tylko chciałbym dodać do tego, co mówili moi koledzy posłowie, że oprócz liczby wielkości środków finansowych są ważne także inne rozwiązania. Chodzi o to, aby dać więcej elastyczności decyzyjnej krajom, jeśli chodzi o wydatkowanie środków, bo na szczeblu europejskim zbyt dużo środków się oznacza, adresuje to na ten cel, to na ten cel, to na ten cel. A więc chodzi o to, aby kraj decydował. To po pierwsze. Po drugie, żeby rozwiązać problem VAT-u, który jest bardzo uciążliwy. Tak. VAT-u do kosztów. Trzecie, no problem, ale żeby... Ale myślę, że ten problem jest do rozwiązania? Czy ten VAT jest możliwy? To jest trudny temat, ale myślę, że tutaj jest zrozumienie. Już jest pierwsze decyzje, czy właściwie no, zapewnienia, że udział środków unijnych może sięgać do 85%, nie do 75%, tylko do 85%, a to jest ważne, bo wiele gmin mamy tak zadłużonych, że nie byłyby w stanie wygenerować własnych środków na współfinansowanie inwestycji. To znaczy i gmin wiejskich, i miejskich, tu ta bieda się rozkłada właściwie porówno. A właściwie do tego jeszcze to nie tylko poziom zadłużenia, ale też normy ostrożnościowe związane z całościowym długiem publicznym w Polsce, prowadzone przez ministra finansów, bardzo mocno to ograniczyły. I w tej chwili nawet gdyby samorządy miały możliwość zabezpieczenia swoich pożyczek na przykład posiadanym majątku, no nie są w stanie tego zrobić, bo po prostu ich budżety nie zostaną zatwierdzone. Więc tutaj jest to szalenie ważne. I ten sygnał, że konkluzja tego niezakończonego w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej ostatniego szczytu, ona nie ma charakteru ustalenia ostatecznego, ale dobrze, że tam padły zapewnienia. Nie redukujemy polityki spójności, to jest ważne zapewnienie. Również podwyższamy wysokość wkładu unijnego do 85%. Sprawa VAT-u jest, że tak powiem, na takim bardzo wahającym się tutaj poziomie. To są najlepiej pewne dobre. Redukować budżetu, tak. Bo ten budżet jest już na poziomie takim bardzo minimalnie ostrożnościowym. Tak.
Może nie minimalnym, ale ostrożnościowym. No a wspólna polityka rolna, kiedy zostanie zatwierdzona? Kiedy mamy głosowanie? 23 stycznia w Komisji Rolnictwa mamy głosować no te słynne, przepraszam, słowo słynne użyłem, 7000 poprawek. Oczywiście będą kompromisy i tych głosowań będzie znacząco mniej, ale nie wiadomo, czy będziemy w styczniu głosować, bo my chcemy poczekać jednak z ostatecznym głosowaniem, z ostatecznymi rozstrzygnięciami na temat kształtu polityki rolnej, z rozstrzygnięciami, chcemy poczekać na rozstrzygnięcia dotyczące budżetu. No bo w tych założeniach, w tych propozycjach zmian do polityki rolnej nakłada się na rolnictwo, na rolników kolejne nowe obowiązki. No jeżeli mają mieć nowe obowiązki, nowe obciążenia, a pieniędzy ma być dużo mniej, to zastanawiamy się, czy z części tej reformy po prostu nie zrezygnować. I stąd pierwotna propozycja 23 stycznia. Ale czy będziemy głosować wtedy, to będzie uzależnione od rozstrzygnięć budżetowych. Te dodatkowe zobowiązania to między innymi wymogi zazielenienia, wyłączenia części gruntów na tak zwane ekologiczne obszary. Chodzi o to, aby to jest takie próba wytłumaczenia społeczeństwu, podatnikom, dlaczego tak dużo nakładów dajemy na rolnictwo, a te nakłady systematycznie maleją, bo jeszcze 15 lat temu było 75% budżetu, a teraz już dochodzi do 40% i jeszcze będzie mniej. Chodzi o to, żeby wyjaśnić, że to właśnie ekologizacja, postawienie warunków w stosunku do rolnictwa, które by sprzyjały środowisku, to słynne zazielenienie, ale to wszystko wpływa na to, że obniża się konkurencyjność, efektywność. A dopłaty bezpośrednie, no to musimy powiedzieć, że to nie jest tak, że te dopłaty trafiają tylko do rolnika. No, rolnik je odbiera, ale za chwilę kupuje urządzenia, maszyny, środki ochrony roślin, paliwo. I to wszystko jest, tam na wędruje rynku, w tym kierunku, rynku, tak? Na rynku. Poza tym, no przez to, że dopłaty są, to my jako konsumenci wszyscy płacimy mniej za żywność. Także rolnik jak otrzyma z tego parę procent, to jest dobrze. A młody rolnik i renty strukturalne, jak to będzie wyglądało? Z rent strukturalnych raczej nie będzie w tej starej formie. To nie była najlepsza forma. Oczywiście ci, co trzymali, na pewno się z tego cieszą i no, można powiedzieć, że inni im trochę zazdroszczą, ale jeśli jest dane działanie, którym nie można objąć no, wszystkich zainteresowanych czy znacznej części, to źle się dzieje, jeśli tylko kierujemy do bardzo wąskiej grupy osób. Także ręce naturalnie raczej nie będzie, ale jest problem, jak wesprzeć w Polsce drobne rolnictwo, które jest bardzo... No właśnie my na przykład na Śląsku właśnie mamy takich drobnych, małych rolników, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wejdzie taka wielka wspólna polityka rolna, to taki rolnik się może spodziewać. Może ci drobni rolnicy na Śląsku nie żyją z rolnictwa w większości. Rozpocznijmy jeszcze raz od młodych rolników, bo do tej pory w Polsce znamy ten program pod postacią tych premii dla młodych. Myślę, że pani redaktor kupi jakieś gospodarstwo. W tej chwili nasi młodzi rolnicy mogli uzyskiwać te premie dla młodych rolników. W tej chwili jest propozycja, żeby utrzymać te premie. Natomiast w pierwszym filarze, czyli tam, gdzie są te dopłaty, młodzi rolnicy mieliby przez też pięcioletni okres uzyskiwać większe dopłaty bezpośrednie, gdzieś o 25% w stosunku do tych płatności, które wszyscy inni uzyskują. Jest to obowiązkowy program, ma być to obowiązkowy program we wszystkich państwach realizowany, czyli takie wsparcie dla młodych rolników większe. Ma nie być rent strukturalnych, ale w to miejsce większy akcent będziemy kłaść, czy Unia Europejska chce kłaść, na pozyskiwanie przez właścicieli tych mniejszych właśnie przede wszystkim gospodarstw rolnych alternatywnych źródeł, czyli to, co w tych programach naszych w tej chwili było, mikroprzedsiębiorstwa, czy w ogóle działania, które dodatkowe dochody, różnicowanie tej działalności i różnicowanie pozyskiwania dochodów, to będzie w tych programach bardziej akcentowane. Chodzi o to, żeby po prostu te małe gospodarstwa miały dodatkowy dopływ środków z zewnątrz, aby mogły dalej funkcjonować. Oczywiście będzie następował proces koncentracji. Te gospodarstwa będą wypadały. Trzeba tu dopracować w Polsce problem dzierżawy. To musi być zapewnione rozwiązania ustawowe. Wreszcie no, musi być też dopłaty do
hektara zatrzymały obrót ziemią, bo ta ziemia staje się no, miejscem czy czynnikiem, który daje określony dochód nawet bez pracy dla niej. W związku z tym no, jest wiele rzeczy i pozytywnych, ale też są sprawy negatywne. Oczywiście ich nie ma w Wielkopolsce u pana posła Grzyba, bo tam jest duże zainteresowanie ziemią i nie ma ziemi odługowanej, ale w innych obszarach, gdzie to rolnictwo jest mniej intensywne, gdzie nie ma tej kultury rolnej i gdzie rolnictwo jest rozdrobnione, to ten problem występuje. Także jest szereg takich procesów bardzo złożonych i w rolnictwie, ale stąd to powiązanie, o którym tu była mowa, że właściwie gospodarka jest jedna. Jeśli się dzieje dobrze w przemyśle, to wiadomo, że wtedy jest większe zapotrzebowanie na siłę roboczą i osoby odchodzą z rolnictwa, idą do przemysłu. Jeśli się przemyśle dzieje źle, to jest powrót. Ludzie wracają do rolnictwa. Ja zawsze mówię, że gdyby były miejsca pracy poza rolnictwem, to z KRUS-u by odeszło 40% ludzi, poszliby do pracy w innym miejscu i by opłacali ZUS. Tylko, że nie ma. Bo jak na Śląsku, tym naszym kochanym Śląsku, w ramach, gdzie teraz dyskutujemy dla telewizji regionalnej, były zwolnienia, to kogo w pierwszej kolejności zwalniano? Zwalniano ludzi, którzy mają kawałek ziemi, że mają gdzie wrócić i mają z czego biedniej, ale w miarę godnie żyć. I stąd. Ja myślę w ogóle, to jest bardzo ciekawy tutaj problem, który podjął pan poseł Siekierski. W jaki sposób tą część gospodarstw, które jednak określamy mianem socjalnych, włączyć w pewien proces również taki modernizacyjny na obszarach wiejskich? Bo one nie zanikną. Ja myślę, że to jest też kwestia kulturowa, bo my jesteśmy przywiązani do własności. I dobrze, tak, że jesteśmy przywiązani do własności. Ja nie chciałbym też, żeby te zmiany, które następują, one były wymuszane w takim procesie administracyjnym, pod presją państwa, czy jakichś rozwiązań prawnych. Niech to jest mocą swobodnej decyzji tego, który jest właścicielem. Wszyscy ludzie, którzy posiadają, czują się bezpieczniej. A my w Polsce doświadczyliśmy tylu zakrętów i tylu kryzysowych sytuacji, że częstokroć posiadanie tego kawałka ziemi jest takim, bym powiedział, też taką formą bezpiecznego azylu. Bezpiecznego azylu. Moje. Mam dom, mam jakiś grunt, tak? I to jest moje. Musimy to doceniać. Myślę, że Śląsk też jest takim miejscem, gdzie właśnie tą własność się bardzo, bardzo mocno ceni. Panowie, mamy taki jeszcze problem z ubóstwem energetycznym na obszarach wiejskich, prawda? Więc wiemy, że teraz jest strategia Europa 2020, która nakłada na odnawialne źródła energii, na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do 20%. Jak to wygląda, panie pośle, na obszarach wiejskich, właśnie jeżeli chodzi o tą energetykę odnawialną? Jak to się na przykład będzie miało w kontekście gazu łupkowego? Tak? Ale może jeszcze nim na to pytanie zaczną odpowiadać panowie, to problem energetyczno-klimatyczny tak ważny w Europie, jakie ma niekorzystne przełożenie na sprawy Polski i na Śląsk. Tak. Mówi pan o mapie drogowej 2050? Tak, chodzi mi o to, że te wszystkie działania, które zakładają ograniczenie emisji. Polska przecież, energetyka jest oparta na węglu. Wiemy, że węgiel u nas jest tym głównym surowcem energetycznym i właściwie te zaostrzenia powodują to, że polski przemysł będzie niekonkurencyjny, bo tak wzrosną koszty produkcji. Także odczują to bardzo wyraźnie konsumenci, bo właściwie Europa dostała jakiegoś szaleństwa na punkcie obniżenia emisji CO2, pomimo że ta emisja CO2 nikt do końca nie udowodnił, że ona jest... Jaki tam jest procent, panie pośle? 80-90 chyba, prawda, do 2050 roku. Nie, mniej. Oni tam znaczy do roku 2050 tam są różne, ale i 60 i 80% redukcji emisji CO2. W roku 2020 to by było dobrze, tak. Ale już kończę. Czym jest problem? Ale takie wskaźniki są wymieniane. Jest po prostu szaleństwo i to jest dla niekorzyść dla nas i to właściwie w tym momencie, kiedy inni sobie rozwiązali problemy w różny inny sposób energetyczne, nam się próbuje to
to narzucić, kiedy właściwie Europa, udział Europy w tworzeniu tego tych nadmiernych emisji jest nieznaczny. To są Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. A to jest takie działanie, które może bardzo być szkodliwe dla Polski. Ale żeby tak wyobrazić sobie, jaki to jest wolumen. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla w Europie do roku 2020, to w stosunku do świata to jest 2,5%. Do ogólnej emisji w skali świata to jest 2,5%. I te 2,5% to Chiny emitują w ciągu 2 tygodni. To jest mniej więcej, żebyśmy sobie wyobrazili. 10% to tygodniowa emisja Chińczyków. Tak, a my tutaj się bijemy, żeby z 20 na 30. Jeżeli nie będzie w tej sprawie globalnego porozumienia dotyczącego, w jaki sposób redukujemy, ale wszyscy, w tym również najbardziej oparte na węgiel gospodarki, jak chińska czy indyjska, ale również inne miejsca w świecie, to nie uzyskamy tego efektu. Ja uważam, że Polska zrobiła w tej materii, i to musimy ciągle powtarzać, również tutaj w parlamencie, ogromnie dużo, bo zredukowała zgodnie z postanowieniami Kioto 30% swoją emisję. Czy możemy zrobić więcej? Ograniczając naszą produkcję przemysłową w tym. Tak, ale czy możemy zrobić więcej w tej sprawie? Oczywiście, że możemy. I tu wszyscy się zgadzają co do jednej rzeczy. Która energia jest, że tak powiem, najtańsza, niezużyta. W związku z tym wszystkie sprawy, które zmierzają w kierunku efektywności energetycznej, a więc oszczędności energii, są przez nikogo tutaj nie kwestionowane, tylko też muszą być rozsądne, bo na przykład próbowano w tej dyrektywie dotyczącej efektywności wpisać cele nakładające na sektor publiczny, żeby... 3%. I to w bardzo krótkim okresie czasu. Z tego udało się jakoś w jakiś sposób obronić, ale my też rozmawialiśmy przed chwilą na temat wspólnotowej polityki rolnej. Tutaj, jeżeli chodzi o ten segment związany z wytwarzanym oszczędnością energii, emisjami, kwestiami klimatycznymi, jest super akcentowany w stosunku do przemysłu. I bardzo akcentowany również, jeżeli chodzi o poziom emisji w stosunku do rolnictwa. A z drugiej strony, ja przygotowywałem taką opinię w Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych co do polityki rolnej do roku 2020. I zwróciłem uwagę na jeden z aspektów, że przecież rolnictwo też jest miejscem, gdzie można wydatnie podnieść efektywność energetyczną. Tylko trzeba dać tam odpowiednie zachęty, odpowiednie programy, które spowodują... Mówisz o biogospodarce, tak? Tak, no to jest element biogospodarki. No proszę Państwa, no w większości gospodarstw niemieckich, one się rozwijały przecież wcześniej, które produkują mleko. Energia pochodząca z chłodzenia mleka służy do ogrzewania, do produkcji ciepłej wody zarówno dla tego gospodarstwa, jak i gospodarstwa domowego. Tak? W tej chwili dochodzą do tego nowe technologie, no, energia solarna, biogazy i tak dalej. Więc tutaj można zbudować zupełnie inne modele. Po drugie, no, ile mamy w rolnictwie na przykład starych energochłonnych na przykład maszyn? Gdyby ten proces wymiany i pewnej premii za to, że ktoś wymienia energochłonne urządzenie czy maszynę, gdyby on tutaj otrzymywał pewnego rodzaju wsparcie, to byłoby ogromne zainteresowanie. Więc ja uważam, że w tym segmencie nie ma problemu. Drugi, który pani powiedziała tutaj, czy podniosła, to jest kwestia właśnie tego ubóstwa energetycznego. Rzeczywiście wielkie obszary, to jest też jeden z elementów wykluczenia. Tak. Wykluczenia. Obszary wiejskie, dlaczego nie rozwija się częstokroć przedsiębiorczość? No nawet jeżeli są ludzie zainteresowani, to okazuje się, że ze względu na deficyt mocy w miejscu, gdzie on dysponuje ziemią, nawet przeznaczoną na te cele, on nie jest w stanie zbudować określonej firmy, czy otworzyć działalności, bo on nie ma dostawy. Ale myśli pan, że to jest kwestia słabej edukacji, czy po prostu braku pieniędzy? Nie. No to są techniczne zapóźnienia i również wielkie koszty, bo wszystkie rozproszone lokalizacje mają to do siebie, że koszty jednostkowe związane z doprowadzeniem, czy to gazu, czy energii, czy nawet telefonu są duże. Podam przykład z Polski Wschodniej. Największy dziś polski producent ciągników, nasz rodzimy polski, nie może uzyskać tyle energii, ile by ten zakład potrzebował.
to nie tylko ciągniki, ale wiem, że chyba drugie miejsce w świecie w produkcji tam specjalnych felg. No ale to już wchodzimy w szczegóły. Obszary wiejskie, małomiasteczkowe, nie ma możliwości dostarczenia tej firmie takiej ilości energii, jaki zakład potrzebuje, dlatego że sieci elektroenergetyczne w Polsce są po prostu tak stare, a budowa nowych czy modernizacja ich no, pochłania olbrzymie środki. Kiedyś to było państwowe, no to mogliśmy sobie powiedzieć, że proszę bardzo, niech państwo te nakłady czyni. Dzisiaj to są wszystko firmy prywatne i one kalkulują, czy warto im tam taką sieć ciągnąć. I to jest pewna bariera w tej chwili, rozwojowa również tych obszarów, bo gdyby ten zakład mógł normalnie funkcjonować na pełną moc, to ilość zatrudnionych osób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tej energetyce naszej krajowej mamy problem z sieciami elektroenergetycznymi. No dobrze, teraz będzie rewizja, prawda? Z tego oznacza, że infrastruktura energetyczna powinna być wspierana także ze środków unijnych, z budżetu państwa, nawet jeśli ona jest prywatna. Tak jest. Ale to ja myślę, że my jesteśmy tutaj wszyscy świadomi, że mamy polskie sieci elektroenergetyczne, które są spółką państwową, tak, i mamy również te sieci, które należą do poszczególnych spółek. Tak, do tych poszczególnych spółek. Panowie, teraz będzie rewizja, tak, w tym roku planu energetycznego Polski. Ja myślę, że nie dotknęliśmy tego, co pani tutaj o nas zapytała. Czy te rozproszone wytwarzanie energii na obszarach wiejskich, czy ono wspomoże polski bilans energetyczny? Czy ono dobrze się wpisze... Czy wspomoże, czy rozwiąże? No, czy wspomoże. Ja myślę, że wspomoże. Tylko wspomoże. Natomiast okazuje się, że nawet wielcy producenci energii w skali świata stwierdzili, że to jest niezbędne. Dlaczego jest niezbędne? Dlatego, że to też sprzyja takiej, bym powiedział, delokalizacji wytwórczości, czy aktywności... Delokalizacji i dywersyfikacji. To jest ważne. Przy czym w Polsce jest jeden problem, no bo wszyscy żeśmy się zachwycali, wszyscy wspieramy, był taki okres, wspieramy energetykę z wiatru, ale okazało się, że... Nie wszyscy mają wiatr. Nie, wie pani, nawet nie to. Okazuje się, że najwięcej inwestorów inwestujących w energetykę wiatrową to nie są ci lokalni właściciele gruntów, tylko to są duże firmy. Podobnie zaczyna się to kształtować, jeżeli chodzi o biogaz. Ale jak postawię ten wiatr, tak szybko go nie rozbiorą. No nie? Jeżeli chodzi o biogaz, ale tu też chodzi o to, żeby pożytki płynące z wytwarzania tej energii, żeby one były też rozproszone, żeby one docierały do większej ilości odbiorców. To jest ten przemysł uprzemysłowienia, to jest też ten problem właśnie tej dywersyfikacji zatrudnienia. I dlatego myślę, że ja duże nadzieje, pewne, czy spore nadzieje pokładam w tej przygotowywanej ustawie o odnawialnych źródłach energii, w której mówi się, że do pewnej wysokości energia produkowana w własnym gospodarstwie, oddawana do sieci, tam bodajże do 43 kW, oddawana do sieci, nie będzie wymagała koncesjonowanej koncesji na taką produkcję, a z tego mogą płynąć realne pożytki. Więc i również ta mikroenergetyka, to może naprawdę poprawić w sposób znaczący bilans. Ja podam tylko taki przykład dla samorządów lokalnych. Jak duży jest problem, jak mieszkańcy domagają się, żeby określone miejsca publiczne, na przykład przystanki, które nie znajdują się tam, gdzie przechodzi sieć, żeby były oświetlone wieczorem. No i teraz te nowe technologie pozwalają na to, że stoi jakiś maszt, na którym jest lampa, jest wiatraczek i są dwa panele słoneczne i to pozwala na oświetlenie tego terenu. Jednocześnie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa akurat osób korzystających z tych pozamiejskich przystanków. Taki drobiazg tylko, ale on pokazuje, jak te nowe technologie mogą to zmienić. I ostatnie zdanie. Polska ma prawo do tego, co mówił tutaj kolega Czesław, do własnego skonstruowania tego koszyka wytwarzania energii. Węgiel będzie ciągle ważny. 93% polityka węglowa Polski, więc... Również tu w Europie zdołaliśmy się przebić z tym, że nie mówimy o gospodarce niskowęglowej, tylko o gospodarce o niskiej emisji, bo to w węglu też można zrobić, ale do tego dołożą się te wszystkie elementy związane również z energetyką odnawialną. Pan poseł organizował ciekawą konferencję na temat biopaliw. Właśnie chciałam o to zapytać, tak, właśnie na zakończenie, na temat odnawialnych źródeł energii w transporcie. No może tak na skróty, to powiedzmy, że mamy pierwszą generację, czyli biopaliwa, czyli biodiesel, ale i też alkohol. Spirytus, ale wytwarzane z produktów rolniczych. To jest tak zwana pierwsza generacja.
jak mówiliśmy dzisiaj o biogazowniach, o fotowoltanice, to już jest ta kolejna, druga i trzecia generacja. Unia Europejska włączyła rolnictwo, czyli produkcję na cele energetyczne, do tej polityki energetyczno-klimatycznej. Rolnictwo zostało włączone 10 lat temu. Właśnie od tej pierwszej generacji, czyli biodiesla i od spirytusu. 3 lata temu, w 2009 roku, powstała dyrektywa, która wyznaczała taki cel, że do roku 2020 10% paliwa w transporcie ma być produkowane właśnie z tej produkcji rolniczej. No i powstaje dzisiaj pewne zamieszanie, bo i w Polsce również powstały naprawdę duże inwestycje, które wynikały z tej dyrektywy unijnej. I głównie sfinansowane ze środków własnych i z kredytu. One dopiero rozpoczynają swoją działalność, mają oczywiście ileś tam lat na to, żeby po prostu spłacić to amortyzację, zrealizować. A dzisiaj Komisja Europejska proponuje, żeby ten cel 10% ograniczyć tylko do 5%. No i ci przedsiębiorcy... Panie, dlaczego? Przecież chcemy jednocześnie wyłączać 7% użytków rolnych. No, to jest właśnie mój argument między innymi, bo Komisja tłumaczy to w ten sposób, że produkcja na cele energetyczne konkuruje z produkcją żywności i dlatego na świecie żywność drożeje, dlatego tak zboże na przykład teraz jest drogie. No to właśnie my odpowiadamy komisji, czy pytamy komisję, to jak to jest? Jeżeli na cele energetyczne dzisiaj w Europie pracuje tylko 2% użytków rolnych w Europie, gruntów rolnych, produkuje na cele energetyczne, a Komisja Europejska w tym samym czasie proponuje, żeby kolejne 7 wyłączyć z produkcji, no to ta argumentacja po prostu jest przeciwstawia obydwa cele. No więc ta konferencja była poświęcona temu, żeby naprawdę bardzo merytorycznie rozmawiać o tych sprawach, nie pozwolić na to, żeby dopiero co rozpoczęte inwestycje no po prostu były zamykane. To jest po prostu niemożliwe. Jeśli są nieużytki rolne, to dlaczego nie produkować tam surowców dla potrzeb energii? Ale najważniejsze jest to, jakie będą poglądy ludzi, tak. Jaka będzie akceptacja, czy będzie większa akceptacja dla energii jądrowej, czy odnawialnej, bo to są też różne koszty. W związku z tym najlepiej mieć zdywersyfikowane źródła energii. Ale jeszcze tutaj warto też dodać, że z jednej strony mówimy, że drożeje żywność na rynkach, a z drugiej strony mamy dane, które są szokujące, że w Unii Europejskiej wyrzucane jest około 30% produkowanej żywności, produkowanej i przetworzonej żywności, więc to jest szokujące. I z tym mamy też problem, bo to są koszty związane z utylizacją. I też olbrzymia ilość energii zużyta. Zużyta energia, ona jest zużyta w sposób absolutnie nieefektywny, bo włożona. I tutaj ja myślę, że to, o czym mówił tutaj pan poseł Kalinowski, jest super istotne, bo w Polsce na przykład mieliśmy na cele konsumpcyjne, przeznaczamy około 1 miliona ton oleju wytwarzanego. Produkcja w tej chwili jest gdzieś tam około 2 milionów. Możliwości produkcyjne tego sektora olejowego, jakbyśmy tak go nazwali, na cele spożywcze i również energetyczne, to jest gdzieś tam 3,5 miliona. Z tego powstaje jeszcze około 700 tysięcy ton pasz, których brakuje. A z drugiej strony wartościowych. Wartościowych, białkowych, a my importujemy GMO. 2 miliony ton importujemy soi genetycznie modyfikowanej. Moglibyśmy ją może nie w całości, ale w dużej części, poszerzając ten sektor wytwarzania paliw na przykład z rzepaku, ale również i bioetanolu, powiększyć, no bo podobnie na przykład kukurydza przeznaczona na cele produkcji bioetanolu też daje bardzo efektywną paszę dla zwierząt. Aby to wszystko zagrało, o czym tu jest mowa, trzeba bardziej koordynować i bardziej intensywnej polityki państwa, żeby jednak pewne procesy wspierać. Trzeba czasami do czegoś dopłacić, bo to się w sumie będzie później przyniesie korzyści, będzie się opłacało. Także tutaj trzeba bardziej aktywnej polityki państwa w gospodarce. My jesteśmy w ogóle od samego zarania tego pomysłu biopaliw tutaj jakoś emocjonalnie zaangażowani. Ja jeszcze jako minister rolnictwa i wicepremier Jarosław Kalinowski przedstawiał ten projekt, który notabene nie został podpisany przez prezydenta, jak mówiono po sztubacku, został uwalony przez prezydenta, przepraszam za to pejoratywne określenie.
był na okładce wprost jako szejk z takim rzepakowym. Oprócz tego ukazały się tysiące plakatów, gdzie Kalinowski miał włosy, wiesz... W rzepakowym polu, tak? W rzepakowym polu. A teraz okazuje się, że to jest... Ale miał darmo kampanię polityczną. No miał, ale z drugiej strony, proszę Państwa... Moglibyśmy być liderem dzisiaj w Europie, gdyby tam ta ustawa weszła w życie. Tak, tak. W tej chwili w skali świata liderem, jeżeli chodzi o odtwarzanie biopaliw, są Stany Zjednoczone. Tam najwięcej produkuje się bioetanolu. Europa jeszcze jest uruchomili gaz łupkowy. Tak, Europa. I już niedługo będą eksportować energię. Europa się wyspecjalizowała w produkcji bioetanolu. Drugie miejsce biodiesla. Drugie miejsce w alkoholach na cele paliwowe to Brazylia. Tam nawet są już w tej chwili technologie silnikowe, że właściwie w 100% można napędzać. Oczywiście tam to wymaga pewnej zmiany technologicznej, jeżeli chodzi o silniki samochodowe. No i tak jak tutaj poseł Siekierski powiedział, jest właśnie takie pytanie, czy wykorzystamy ten potencjał, który posiada polskie, europejskie rolnictwo, aby wspomóc ten sektor odnawialnej energii. Ja ostatnio gdzieś tam zobaczyłem takie dane, ile ten cały obszar biogospodarki, czyli opartej o wszystkie te surowce pochodzenia rolniczego, ale również i z wód, i z lasów. Tak, bo rolnictwo to nie tylko żywność. Tak, i z wód, rolnictwo i z lasów, to energia, to surowce dla przemysłu. Okazuje się, że w skali Europy ten sektor zatrudnia 22 miliony osób zatrudnionych, więc to jest potężny obszar aktywności gospodarczej, który ma być wspierany między innymi nie tylko przez badania, przez rozwój, ale również ma być wspierany przez koordynację polityk. To jest to, co mówił tutaj właśnie kolega Czesław Siekierski, że musimy lepiej koordynować pewne polityki po to, żeby mieć lepsze efekty. Panowie, dziękuję panom. Dzisiejsze spotkanie temu służyło chyba. Tak, dziękuję panom, mam nadzieję, że nie ostatnie. My też dziękuję panom serdecznie za ciekawą dyskusję. Moimi państwa gośćmi był Ale pan... Ale czy my możemy zanim pani pożegna, ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym, a tutaj w tle jest choinka, życzyć wspólnie wszystkim słuchającym i oglądającym nas, aby Radość te święta były rodzinne, szczęśliwe i dobre. Moimi państwa Dobrych gośćmi... Dobrych prezentów i udanego nowego roku. Był pan poseł Jarosław Kalinowski, był pan poseł Czesław Siekierski oraz pan poseł Andrzej Grzyb. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję państwu.